Siemanko, z tej strony MDziak, a to jest kolejny odcinek informacyjny na moim kanale. Chciałbym was poinformować, iż wyjeżdżam jutro dokładnie, bo dzisiaj się pojawi ten film, jak to go nagrywam. Jutro wyjeżdżam do dziewczyny, czytaj Fuksi, więc nie będzie mnie przez 5 dni, wracam dopiero w sobotę, dlatego filmy, które będziecie oglądać, które najprawdopodobniej ustawię na czwartek i sobotę, albo jakoś tak, że będą nagrywane dzisiaj, czyli jak wy dostaniecie ten odcinek informacyjny, to już dzisiaj będą nagrane te dwa odcinki. One będą po prostu nagrane na zapas. Więc jeśli nie będę odpisywać na komentarze, nie wiem, będzie wam się wydawało, że nie jestem obecny, no to faktycznie tak będzie, ponieważ wyjeżdżam, nie będzie mnie, nie będę miał komputera przy sobie, ewentualnie na telefonie będę mógł odpisać na jakieś wiadomości. Czego oczywiście też nie obiecuję, no, nie, żeby nie było później, że obiecałem, że będę odpisywać, nie odpisywałem. Druga akcja jest taka, że napisałem własną książkę. Książkę, która jest związana lekko z FNAF-em, ale są oryginalne postacie, oryginalna nazwa pizzerii. W ogóle wszystko jest oryginalne, fabuła totalnie inna. Na Wattpadzie dostaniecie link w opisie do Wattpada, gdzie jest moja książka, do mojego konta. Tam jest pierwsza część, bo mam w planach napisać jeszcze drugą część tej książki, bo tak jakby, no fabuła mi się rozwinęła tak, że ta książka już jest w miarę długa, więc postanowiłem sobie to rozłożyć na dwie książki po prostu. Ostatnią sprawą, którą chciałem z wami jeszcze omówić, to jest kwestia Minecrafta, czyli mam w planach zrobienie serii, ale niekoniecznie mam w planach zrobienie tego dobrze. Dlatego na razie nagrywam z Lisiastym serię Sky Factory, którą możecie zobaczyć u Lisiastego. Też dostaniecie link do jego kanału w opisie. Tam nagrane już są, z tego co mamy nagrane 5 odcinków, z czego 2 chyba? Chyba, że wyjdzie trzeci dzisiaj. Już są na kanale u niego. Występuję tam jako, no, osoba towarzysząca, ale formalnie jest to nasza seria. Pomyślałem, że nie będę tego ciął w ten sposób, że jeden odcinek u niego, jeden u mnie, bo jakoś tak mam ochotę na własną serię, taką, którą ja wymyślę serię i ewentualnie zaproszę do tego faktycznie ludzi. Dlatego nie będzie tych odcinków na moim kanale, tylko u niego, więc zapraszam bardzo serdecznie, możecie sobie zobaczyć, pooglądać. Bejki troszkę jest, bo to wiecie, jak nagrywamy to koło 23, to mi już zaczyna troszkę odwalać, jakieś tam głupie żarty wyrzucam, typu przestań, ja tu wyrosłem drzewo, albo coś w ten deseń. Więc tak jakby są śmieszne akcje i w ogóle. Ostatnią sprawą, którą chciałbym omówić, jest kwestia Funny Moments, którego wiem, że powinienem zrobić. Wiem, że miał być już dawno temu te Funny Moments. Wiem, nadal o tym pamiętam, nadal mam to w planach, nadal myślę nad tym. Tylko chciałbym jeszcze przez tą majówkę wystawić te dwa filmy, które będą teraz. I nie w ten weekend, który teraz będzie, tylko jeszcze następny, zabierać się już za Funny Moments. Nie wiem, czy nawet w tygodniu nie zacznę się już bawić. Czyli oglądać własne filmy, szukać jakichś śmiesznych momentów i po prostu wstawić je jako Funny Moments. Więc mam nadzieję, że odcinek informacyjny podobał się, no bo jest troszkę nowości. Poza tym jest nowy baner na kanale, jeśli chcielibyście zauważyć, no mojej roboty, troszkę bawiłem się Photoshopem wczoraj. Więc tak jakby, no, taki mech, ale no jak na pierwszą grafikę w Photoshopie, to i tak jestem dumny. Więc mam nadzieję, że wysłuchaliście tego do końca, możecie napisać w komentarzach, co myślicie na każdy z tych tematów. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!